We wrześniu na Polanie za szkołą podstawową nr 8 w Policach po wakacyjnej przerwie ruszyła Policka Szkolna Liga Biegów Przełajowych sezonu 2018-2019. Udział w zawodach wzięła rekordowa liczba 657 zawodników. W przełajach startowali uczniowie gminnych i powiatowych placówek oświatowych w różnych kategoriach biegowych. Była to pierwsza edycja biegu w nowym sezonie. Sezon 2018-2019 potrwa do końca roku szkolnego. Bieganie w ostatnich latach stało się bardzo popularne wśród Policzan. Biegają przedszkolaki, młodzież, ale także dorośli i seniorzy. Baza sportowa na wysokim poziomie stwarza biegaczom doskonałe warunki do uprawiania tej dyscypliny sportu. I tutaj troszeczkę zapóźnienie. 2, 4, 6, 8. Jeszcze tak duża grupa osób dorosłych nie biegła. Wielkie brawa i wielkie dzięki. Bieganie można uprawiać w każdym wieku, jednak najlepiej zacząć jak najwcześniej, bo zapobiega otyłości i chorobom związanym z nadwagą. Aktywne dziecko to szczęśliwe dziecko, a w przyszłości zdrowy dorosły. Dotleniony organizm ma więcej energii, mózg lepiej pracuje i szybciej zapamiętuje. Sprawność fizyczna naturalnie podnosi u dzieci poczucie własnej wartości i pewności siebie. Już po raz dziewiąty w szkole przy ulicy Tanowskiej w Policach odbył się Dzień Absolwenta dla uczniów, którzy ukończyli dawne gimnazjum nr 1. Uroczystość dla byłych uczniów szkoły odbyła się 25 września. Dawne gimnazjum nr 1 to obecnie szkoła podstawowa nr 8, do której uczęszcza jeszcze jeden rocznik gimnazjalistów. Myślę, że ta tradycja, te spotkania są tak dla nas ważne, że ten Dzień Absolwenta będzie dalej. W przyszłym roku 20 lat minie od powstania gimnazjum. Myślę, że spotkamy się w przyszłym roku, a później będziemy się spotykali co 5 lat. Dla absolwentów z okazji ich święta przygotowano wiele atrakcji, w tym program artystyczny, taneczny i wokalny. Jedną z atrakcji był występ nauczycielki wychowania fizycznego Agnieszki Maślach i byłego ucznia Roberta Skórzyńskiego. Idea organizowania Dnia Absolwenta powstała w 2009 roku. Od tamtej pory już 9 razy szkołę odwiedzali jej absolwenci. Pani Monika szkołę przy ulicy Tanowskiej ukończyła w 2005 roku. Od tego czasu założyła rodzinę i pracuje zawodowo. Podkreśla, że w ciągu ostatnich lat wiele się zmieniło. No przede wszystkim hala, nie trzeba jeździć na Chemik Police, na stadion, tylko tutaj już jest dostępna od razu, a tak to my musieliśmy zawsze na te zajęcia WF-u dojechać stąd. W pracowniach nauczyciele czekali na swych dawnych uczniów. Tu był czas na wspomnienia i rozmowy z wychowawcami. Zawsze miło jest spotkać swoich poprzednich uczniów. Uczniowie opowiadają, w której klasie się uczą, w której szkole się uczą. Wspominają czasy z gimnazjum. To jest też okazja do koleżeńskich spotkań z kolegami, przyjaciółmi z młodszych lat. W pracowni fizycznej można było zobaczyć najnowsze pomoce naukowe. Mamy 5 aplikacji, w których możemy się posługiwać od wieku 5 lat do ilu sobie życzymy. Ja się świetnie bawię, a dzieciaki na zajęciach dodatkowych z projektu Lepszy Start. W ramach tych zajęć się spotykamy i programujemy te roboty. Lekcje fizyki wspominam bardzo miło. Były ciekawe doświadczenia, których zawsze było wesoło. Nigdy lekcje nie były nudne, zawsze. Byliśmy dobrze przygotowani do klasówki, do egzaminu gimnazjalnego. W szkole znalazło się miejsce na kawiarenkę, w której goście mogli posiedzieć przy kawie i ciastach upieczonych przez teraźniejszych uczniów. 2010-2013 i bardzo dobrze wspominam tą szkołę. Naprawdę nauczyciele świetni, tak samo uczniowie. Naprawdę moim zdaniem najlepsze gimnazjum, jakie było w Policach. Szczerze mówiąc, to ze wszystkich etapów edukacji właśnie gimnazjum wspominam najmilej. Dlaczego? Bo była dobra atmosfera i ogólnie dobrze się czułem, nie licząc jednej czy dwóch ekstremalnych sytuacji.
Okazją do wspomnień były kroniki szkolne, w których zawarto najważniejsze wydarzenia ostatnich lat. 16-letni Marcin obecnie uczęszcza do Zachodniopomorskiego Centrum Edukacyjnego w Szczecinie. Wycieczki szkolne, bal, bardzo wspominam dobrze. No, ze zdjęć tutaj widzę, że bardzo no, nie poznaję się prawie w ogóle. No, młody bardzo byłem. Pod koniec spotkania odbył się mecz siatkówki absolwentów i uczniów obecnej szkoły. Tego dnia placówkę odwiedziło ponad 200 byłych uczniów. W gronie absolwentów szkoły znajdują się pływaczka Paulina Woźniak i biegacz Marcin Lewandowski. Polscy uczniowie klasy 7 Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego z oddziałami dwujęzycznymi nr 9 w Zespole Szkół w Policach oraz z rówieśnikami ze Szkoły Europejskiej Niemiecko-Polskiego Gimnazjum w Leknic każdego roku wspólnie spotykają się na obozie językowym, rozpoczynając trudny proces budowania relacji polsko-niemieckich. Im szybciej zaczniemy te relacje, łatwiej jest nawiązywać, dlatego między innymi robimy to w najmłodszych klasach i dzięki temu te relacje są coraz lepsze i uczniowie polscy, którzy idą potem do szkoły w Leknic, mają łatwiejszy start w momencie, kiedy podejmują naukę w tej nowej dla nich szkole. To wieloletnia tradycja dwóch partnerskich szkół. W programie były zajęcia sportowe, taneczne, językowe i artystyczne, malowanie koszulek, porcelany i tworzenie z recyklingu. Uczę się w niemieckiej szkole w Lygnic. Bardzo chciałabym studiować w Niemczech i od dawna się uczę tego języka. Głównie napędziła mnie do tego moja rodzina, ale w końcu stwierdziłam, że w sumie czemu nie i warto spróbować swoich sił. Zespół Szkół w Policach i Niemiecko-Polskie Gimnazjum w Leknic współpracują ze sobą już od ponad 20 lat. To dwie partnerskie szkoły, których uczniowie każdego roku spędzają ze sobą kilka dni, poznając się, wspólnie bawiąc i odpoczywając. Oni rozmawiają ze sobą, bawią się. Musimy czasami różnego rodzaju nawet konflikty rozwiązywać. Polsko-niemieckie, tak? Także polsko-niemieckie konflikty na pograniczu. To przyczynia się też do rozwoju szkoły. Nasza szkoła jest dosyć nietypowa. Proponujemy bardzo dużo zajęć z języka niemieckiego. 8 godzin tygodniowo jest to naprawdę bardzo dużo. I w sposób zintensyfikowany mogą uczniowie poznać język niemiecki. W tegorocznym obozie językowym wzięło udział prawie 100 polskich i niemieckich uczniów. Projekt realizuje cele Funduszu Małych Projektów, ponieważ umożliwia organizację inicjatywy, w trakcie której uczniowie podejmują szereg integracyjnych zadań. Nawzajem poznają się, przełamują bariery językowe, kulturowe, mentalne, wspólnie uczą się szacunku dla odmienności kulturowej. Działania będą kontynuowane przez kolejne lata, co z pewnością przyczyni się do budowania zrozumienia i szacunku w relacjach Polaków i Niemców na pograniczu. Ein, zwei, drei zusammen. Ein, zwei, jetzt das hinten. Hinten? Hinten. Noch einmal. Ein, zwei, drei zusammen. Ein, zwei.